przez Koło Naukowe Przyjaciół Wolności imienia Adama Hejdla. Dzisiejszy wykład poświęcony będzie naszemu patronowi, jak już powiedziałem, jest Adam Hejdel. Zostanie on wygłoszony przez Wojciecha Parynę, naszego gościa, który przyjechał do nas z Wrocławia, z wrocławskiego KASE. Jest autorem pracy magisterskiej na temat Adama Hejdla, szeregu artykułów w związku z Instytutem Misesa. Jest także doktorantem na Uniwersytecie Wrocławskim. Także już nie przedłużając. Witam Was wszystkich. Na początku chciałbym podziękować za techniczne przybycie i organizatorom za zaproszenie. Tak jak już zostało powiedziane, nazywam się Wojciech Paryna i przyjechałem z Wrocławia, kawał Polski, do Gdańska. I przyjechałem Ci opowiedzieć trochę o Adamie Hejdlu. Na początku chciałem Was zapytać w ogóle, skąd pomysł na Adama Hejdla jako patrona Waszego koła. Bo kiedy się o tym dowiedziałem, no powiem, że byłem dość zdziwiony, bo mam takie poczucie, że jest to postać mało znana i niedoceniona i bardzo mi się podoba to, że wybrałeś się sobie takiego patrona. Jestem ciekaw, jak w ogóle... No to może ja się odpowiem. Dzięki inicjałom. Tak, w ramach otwartej ankiety ja śmiałem twierdzić, że to jest postać, która potrafi łączyć wiele środowisk wolnościowych, tak, bo był związany z endecją, również współpracował, znał Misesa na przykład, tak, zwyczajnie. No. A jest jednocześnie właśnie postacią nieznaną. Był wielkim patriotą, co też jest ważne. Chociaż niemieckie korzenie. Czy to polskie nazwisko? Taki mam cel dzisiaj, żeby pokazać, że Adam Hejdl był naprawdę fajnym człowiekiem. Warto o nim pamiętać. Jeśli chodzi o moją historię z Adamem Hejdlem, to ja trafiłem na niego, kiedy zaczynałem pisać pracę licencjacką i jako, że studiowałem ekonomię, interesowałem się Austriakami. Mój angielski w tamtym czasie jeszcze nie był na tyle dobry, że mógł napisać całą pracę na temat na przykład dzieł Misesa czy Hayeka. Zacząłem szukać jakichś polskich ekonomistów związanych z myślą wolnościową, z ekonomią. I tak trafiłem całkiem właściwie przypadkiem na Adama Hejdla, kiedy zacząłem czytać jedną książkę na temat historii polskiej myśli ekonomicznej. Miałem to szczęście, dzisiaj to wiem, że we Wrocławiu w zbiorach Biblioteki Ossolińskich znajdują się oryginały, pierwsze wydania pracy Adama Hejdla, ponieważ to był kluczowy problem w czasie mojej pracy i nad licencjatem, i nad magisterką, ponieważ właściwie do momentu wydania dzieł zebranych te prace były rozproszone. Właściwie trzy biblioteki w Polsce miały je w posiadaniu w jakiejś większej ilości. To jest właśnie Ossolineum, którego zbiory dawniej były przechowywane we Lwowie. Uniwersytet Jagielloński oczywiście, z którym Adam Hejdl był najbardziej związany. No i Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. I pamiętam, że kiedy trafiłem na tego Adama Hejdla i na początku był on gdzieś tam wspominany, często nawet w przypisach, w porównaniu do innych ekonomistów okresu międzywojennego i zacząłem czytać jego pracę, no to zdarzały się chwile, że naprawdę siedziałem w tym Ossolineum z wypiekami na twarzach, bo miałem poczucie, że trafiłem na człowieka, który w bardzo podobny sposób do Austriaków patrzy na zjawiska ekonomiczne, pisze bardzo fajnym językiem. Z lektury jego tekstów też miałem takie wrażenie, że przenika energia jego osobowości, co potem, jak im bardziej wchodziłem w temat, różne hipotezy tworzyłem sobie w głowie, one okazywały się często prawdziwe, o czym jeszcze dzisiaj będę chciał trochę opowiedzieć. Jak wspomniałem, chyba w zeszłym roku albo dwa lata temu ukazały się dzieła zebrane Adama Hejdla dzięki staraniom Instytutu Misesa, może puszczę je. Nie wiem, czy wszyscy znają, czy nie. Ukazały się w dwóch tomach, razem jest to 1500 stron. Kiedy zaczynaliśmy pracować nad tym projektem, założenie było takie, że w 350 stronach się zmieścimy. Ponieważ nikt z nas nie sądził, że tak wiele Hejdl napisał i tak wiele po nim zostało.
jak książka się ukazała, to mogę powiedzieć, że no nie wszystko, co byśmy chcieli, się z niej znalazło. Bardzo dużo rzeczy w trakcie pracy w ogóle nad projektem zostało odkrytych, jakieś na przykład niepublikowane całkiem teksty Adama Heidla, które znalazły się tutaj. Jest też trochę zdjęć. W międzyczasie, kiedy zacząłem naukowo zajmować się Heidlem, udało mi się dotrzeć do rodziny profesora i miałem przyjemność spotkać się kilka lat temu z jego ostatnią żyjącą córką Barbarą, która mieszkała na Opolsce i która udostępniła mi też treść domowego archiwum. Spędziłem bardzo przyjemny wieczór u nich w domu, rozmawiając właśnie w postaci profesora, do czego też jeszcze będę dzisiaj kilkakrotnie nawiązywał. I zacznę może od opowiedzenia trochę o życiu Adama Heidla, o ważnych datach w jego życiu. Przygotowałem trochę materiałów, może rozdajcie je po sali, tak żebyśmy mogli razem prześledzić to, co się działo, bo pomimo, że wydaje mi się, że dobrze znam tę postać, to wszystkich dat z jego życia nie pamiętam. A temat wystąpienia: Adam Heidel, obrońca wolności, kultury i postępu. I jest to, inspiracją do tego tytułu był artykuł Fryderyka Zweiga, przyjaciela Adama Heidla z Krakowa, który napisał bardzo fajne wspomnienie o profesorze Heidlu, w którym właśnie tak o nim mówił, że był to obrońca wolności, kultury, postępu i stąd tytuł. Może jeszcze opowiem trochę w ogóle o historii, skąd rodzina Heidlów wzięła się w Polsce, ponieważ samo nazwisko ma na źródło słów niemiecki. I proszę? Rodzina przyjechała do Polski wraz z królami saskimi. Praszczur Adama Heidla przybył jako szlachcic do Polski, osiedlił się tutaj, pozostał. I z tego, co mi wiadomo, wszystkie osoby, które mieszkają w Polsce o tym nazwisku, wywodzą się właśnie z tej linii, od praszczura, który przybył razem z królem saskim. Jest to herb rodziny. Myślę, że miało to też dosyć spory wpływ na rozwój Adama Heidla i budowanie jego osobowości. Ta kultura, w której dorastał, tradycja ziemiańska, szlachecka. Sam Adam urodził się w 1893 roku w Gradzienicach. Jego rodzicami byli Zdzisław Heidel i Maria Borowska. Oprócz Adama była jeszcze trójka innych dzieci z tego małżeństwa. Brat Wojciech i dwie siostry, Izabela i Zofia. Tak jak mówił, wspominając swojego przyjaciela, Fryderyk Zweig, dumny był ze swojego pochodzenia i swojej starej kultury szlacheckiej. Jak mówił jego praszczur, baron saski przybył z królem Augustem Mocnym do Polski, gdzie wrósł w ziemię polską, krew polską i tradycję polską. Gardzienice na terenie dzisiejszej Polski znajdują się w województwie, zdaje się, że to chyba... nie świętokrzyskie? Lubelskie. Lubelskie. W województwie lubelskim. Tak wyglądał majątek, w którym Adam Heidel się urodził i jego rodzina mieszkała. Adam Heidel ukończył gimnazjum w Krakowie, pomimo że mieszkał na terenie guberni rosyjskiej. Jego ojciec, rodzina była poddanymi jednak guberni, znaczy zabory austriackiego. I po ukończeniu gimnazjum Adam Heidel odbył praktyki związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, co też myślę wynikało z tego, że jego rodzina była, tak jak powiedziałem, mocno ziemiańska i w jakimś sensie naturalną koleją rzeczy było to, że rozważał on pewnie drogę nauki właśnie w tym kierunku prowadzenia gospodarstwa. Jednak
Kiedy przyszło do wyboru kierunku studiów, zdecydował się na ekonomię. Na szczęście. W 1917 roku jego ojciec został osadzony na Butrykach pod zarzutem szpiegostwa. Wraz z nim przeprowadziła się tam cała rodzina. Adam Haller rozpoczął krótko potem studia na Wydziale Ekonomicznym Instytutu Handlowego w Moskwie. Później przenosi się do Kijowa, gdzie dalej kontynuuje edukację i zaczyna działać w organizacjach polonijnych. Wraz z końcem wojny jego ojciec zostaje zwolniony z więzienia i cała rodzina wraca do Polski. A Adam Haller zaczyna studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, dalej kontynuując studia ekonomiczne. Trafia on tam do katedry, w której profesorem był Adam Krzyżanowski. To jest znany ekonomista z Krakowa, również zaliczany do szkoły krakowskiej, tak zwanej, w ekonomii. Był on starszy od Adama, właściwie jedno pokolenie i w jakimś sensie był on, myślę, mentorem, szczególnie na początku. Prowadził rozwój kariery naukowej w późniejszych czasach, myślę jeszcze o tym chcę opowiedzieć, trochę te drogi mogły ich się rozejść, natomiast nie udało mi się dotrzeć do żadnych materiałów, które by no, wprost stwierdzały relacje, jakie łączyły. Po powrocie do kraju Adam Haller również zaczyna działać, organizując jednostki obronne. Tworzy pierwszy batalion akademicki i w ramach niego wyrusza na front ukraiński, gdzie przez kilka miesięcy służy w armii. Później wraca na uniwersytet i zaczyna pracować w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Kiedy kończy edukację, poznaje on w międzyczasie swoją żonę, z którą w 1920 roku bierze ślub. Jakby chcieć spojrzeć na postać Adama Haidla trochę z szerszej perspektywy i popatrzeć na innych ekonomistów, którzy mniej więcej w tym samym czasie się urodzili, to moglibyśmy powiedzieć, że jest to to samo pokolenie ekonomistów, co na przykład Hayek, może Schumpeter, 10 lat różnicy, Roman Rybarski, Oskar Lange już był nieco młodszy, a tak jak mówiłem, Adam Krzyżanowski był o 20 lat starszy od Adama Haidla. Adam Haidler kontynuuje swoją działalność naukową na Uniwersytecie Jagiellońskim. Broni pracy doktorskiej również na tym uniwersytecie. Co ciekawe, z dziedziny prawa otrzymuje doktorat, ponieważ w tamtym czasie ekonomię najczęściej wykładano na wydziałach prawa. I tak samo było, odbywało się to w Wiedniu i tak samo w Krakowie. Chyba tutaj mam... O, tak wyglądał tytuł nadania doktora Adamowi Haidlowi i właśnie widzimy, że tu jest doktor prawa po łacinie. Co ciekawe, Karl Menger, który jest często przywoływany jako założyciel szkoły austriackiej, również otrzymał tytuł doktora na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest to chyba mało znany fakt. Są też dowody na to, że Karl Menger dobrze mówił po polsku, ponieważ zachowały się oceny jego świadectw, gdzie zdawał egzamin z języka polskiego. Więc jest to też w jakimś sensie nawiązanie, moim zdaniem, do tego, że szkoła austriacka no w jakimś sensie jej korzenie też rodziły się w Polsce. Z małżeństwa Adama Haidla z Anną Bojarską na świat przyszły trzy córki: Anna, Barbara i Elżbieta. Wszystkie córki oprócz pani Barbary nie żyją, podobnie żona profesora Haidla, która zdaje się zmarła w 1985 roku. Po uzyskaniu stopnia doktora Adam Haidler cały czas wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim, zaczyna również swoje wykłady na Akademii Górniczej, później przemianowanej na Akademię Górniczo-Hutniczą. W 1925 roku bronił pracy habilitacyjnej pod tytułem Podstawowe zagadnienia ekonomii.
Jest to dość fajna pozycja, niedługa, 80 stron, w której Adam Heidel bada, tak definiuje cel tej pracy, wątki metodologiczne w ekonomii, jaki jest stan w tym momencie, kiedy pisze pracę, jakie są główne nurty metodologiczne w ekonomii. I to, co go głównie zajmuje, jest to rozważanie pomiędzy dwoma najważniejszymi kierunkami. Jeden to jest przyczynowość, a drugi to jest funkcjonalizm w ekonomii. I przyczynowość, jaką sam pisze, jest właściwie w ekonomii stosowana od samego początku, od Adama Smitha. Wiąże się to często właśnie bardziej z narracją opisową, stworzeniem ciągów przyczynowo-skutkowych. Natomiast funkcjonalizm jest to ujęcie metodologiczne, jego zdaniem, które bardziej sprzyja czy umożliwia używanie narzędzi matematycznych w ekonomii. I jest to właśnie przełom lat 20., 30., moment, kiedy te narzędzia matematyczne zaczynają coraz mocniej wchodzić do ekonomii. Wtedy pojawią takie postacie jak na przykład Irving Fisher, zaczynają swoje kariery naukowe, takie jak też Ragnar Fisch, który był znanym ekonometrem później. I co ciekawe w tej pracy, Adam Heidel pokazuje, że rzeczywiście dobrze zbadał temat, powiedział, ponieważ odwołuje się do wszystkich znanych dzisiaj pewnie bardziej niż dawniej ekonomistów, takich jak Bombawek na przykład, jak Schumpeter, jak Pareto, analizując ich poglądy. I jak sam pisze, wiąże, pomimo że widzi jakiś potencjał w tym ujęciu funkcjonalnym, natomiast dużo bliższe jest mu to podejście przyczynowe do tworzenia teorii ekonomicznych. Jest ta praca o metodologii jest również częścią działu zebranych, więc można ją tam znaleźć. Po obronie pracy habilitacyjnej w Szkole Pracy Społecznej pracy na Uniwersytecie Bagańskiego w Krakowie i w 1928 roku wjeżdża na staż 10-tygodniowy do Wiednia. W czasie, kiedy ja pisałem swoją magisterkę, wiedziałem o tym, że Adam Heidel był w Wiedniu, natomiast nie wiedziałem całkiem, co on w tym czasie tam robił, bo nie znalazłem żadnych materiałów. I przy powstawaniu dzieł zebranych kolega z Instytutu, Szymon Grubczalski, dotarł do fajnych materiałów w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie zachował się protokół właśnie z tego wyjazdu do Wiednia, gdzie Adam Heidel opisuje, dlaczego w ogóle wybrał Wiedeń, ponieważ uzyskał on grant na wyjazd zagraniczny i mógł wybrać. I pisze, że myślał o wyjeździe do Anglii, gdzie teoria ekonomii stoi na bardzo wysokim poziomie, ale było to poza jego zasięgiem finansowym. W Niemczech, jak pisze, dominuje szkoła historyczna, która nie jest dla niego pociągająca i stąd też wybrał Wiedeń, tak argumentuje, ponieważ jest tam żywy ruch ekonomistów, którzy również mają w tamtym czasie duży wpływ na tworzenie, powiedzielibyśmy, głównego nurtu ekonomii. I trafia on do Wiednia na 10 tygodni, gdzie uczęszcza m.in. na seminaria organizowane przez Ludwika von Misesa, w których w tamtym czasie bierze udział również Hayek, Schumpeter, Machlup i cały grono ekonomistów związanych z Wiedniem, którzy potem opuszczają kraj i robią kariery często w świecie anglosaskim. Język nie był przeszkodą dla Adama Heidla, ponieważ w tamtym czasie mówił on już biegle po niemiecku, angielsku, francusku i rosyjsku oraz polsku. Z tego okresu jego pobytu, pokłosiem tego pobytu była publikacja artykułu pod tytułem Begriff des Produktivität, pojęcie produktywności, który ukazał się właśnie w piśmie wydawanym w Wiedniu, w którym publikował m.in. również Hayek na przykład. Po powrocie do kraju Adam Heidel zostaje mianowany profesorem nadzwyczajnym ekonomii. W 1930 roku w Polsce dochodzi do operacji brzeskich, procesów brzeskich, w wyniku których część
intelektualistów zostaje osadzona w Begrze Kartuskiej. Jest to, jest to zdarzenie, które do tej pory, myślę, budzi duże zainteresowanie historyków i duże emocje, ponieważ władza, część swoich przeciwników politycznych postanowiła uwięzić, tak moglibyśmy o tym powiedzieć. I Adam Heller wraz z innymi profesorami z Uniwersytetu Jagiellońskiego wystosowuje protest w formie listu do wspomnianego już Adama Krzyżanowskiego, który w tamtym czasie był posłem. Wydaje mi się, że to mogło mieć również wpływ na ich relacje. A tak jak wspomniałem, były to bardziej pewnie relacje niż uczeń i ze strony Adama Heidla pojawiło, on był jednym z inicjatorów w ogóle tego listu, za który potem kilka lat później został ukarany. W 1933 roku Adam Heidel wyjechał do Stanów Zjednoczonych na 9-miesięczny staż sponsorowany przez Fundację Rockefellera. W tym czasie studiował na Uniwersytecie w Chicago, zwiedzał Stany Zjednoczone, miał okazję poznać kilku amerykańskich ekonomistów, między innymi Fishera, Knighta. Również w czasie tego pobytu doszło do bardzo niebezpiecznego wypadku samochodowego, w którym Adam Heidel brał udział. W jego wyniku doznał on urazu czaszki i spędził kilka tygodni w szpitalu. Kolega, z którym jechał, zmarł. Był to socjolog z Poznania, co też pozostawiło rysę na profesorze, ponieważ z tego co wiem, no, po powrocie, tak jak opisywał właśnie Frederick Zweig, po powrocie z tego pobytu w Stanach był on dużo bardziej posępnym człowiekiem niż przed. Po powrocie ze stypendium spędza jeszcze kilka tygodni w Londynie i wraca do Polski, gdzie dowiaduje się, że decyzją ministra oświaty zostaje odsunięty od prowadzenia zajęć i katedry uniwersyteckiej. Co było karą za protest przeciwko procesom brzeskim. Jednak nie przyjmuje się tym zbytnio i szuka innych sposobów, żeby prowadzić dalej aktywność jako ekonomista. Zakłada między innymi Instytut Ekonomiczny Polskiej Akademii Umiejętności dzięki środkom z Fundacji Rockefellera. W ramach tego instytutu zaczyna wydawać czasopismo Economic Studies, studia ekonomiczne. Jest to czasopismo, które się ukazywało, w nim się artykuły dwujęzyczne, po polsku i angielskim, w języku angielskim. Celem statutowym tego czasopisma było zbliżenie polskiej nauki do nauki zachodniej. I czasopismo właściwie ukazuje się do dzisiaj z przerwami. Do końca wojny ukazało się kilka numerów. Adam Heidel sam tam publikował, był redaktorem tego czasopisma. Również w tym okresie wykłada on w innych szkołach w Krakowie. W roku 1937 zostaje on przywrócony do prowadzenia zajęć na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jednocześnie otrzymuje on tytuł profesora zwyczajnego. W roku 1939, w roku wybuchu wojny, został on wybrany na dziekana Wydziału Prawa. Jednak nie mógł on podjąć obowiązków ze względu właśnie na wybuch wojny, który mniej więcej pokrywa się z terminem rozpoczęcia roku akademickiego. Adam Heidel przed samym wybuchem wojny wraca do Polski z Bergen, gdzie był z żoną na konferencji ekonomicznej. Wraca 31 sierpnia, podobno ostatnim samolotem, który przyleciał do Warszawy przed wybuchem wojny, i szybko udaje się do Krakowa. Tam zostaje on po kilku dniach aresztowany w ramach Sonderaktion Krakau, wymierzonych przeciw intelektualistom z Krakowa, i osadzony w obozie Sachsenhausen, gdzie spędza kilka miesięcy i zostaje on wypuszczony ze względu na to, że był on powyżej 40 roku życia i na skutek interwencji międzynarodowych naukowcy czy osadzeni, którzy mieli więcej niż 40 lat, zostają wypuszczeni. Adam Heidel udaje się wtedy do swojego domu w Krakowie, jednak okazuje się, że ten dom zajęli Niemcy. Z relacji jego córki wiem, że dali kilka godzin na opuszczenie
mieszkania, podobno pięknego mieszkania w kamienicy na ulicy Basztowej w Krakowie. W związku z tym część materiałów, takich jak listy, została w tym mieszkaniu i pewnie już nigdy do niej nie dotrzemy. Rodzina profesora udała się do majątku w Brzuzie, który prowadził brat Wojciech Heidel. I tam też znalazł się profesor po powrocie z obozu. Po jakimś czasie Adam Heidel został do majątku w Brzuzie, wkroczyło Gestapo i aresztowało wszystkich mężczyzn, którzy się znajdowali w tym majątku pod zarzutem kolaboracji z podziemiem polskim. Trafiają wszyscy aresztowani do więzienia w Skarżysku Kamiennej. Tam spędzają kilka tygodni i z tym pobytem wiąże się też dość ciekawa historia. Ponieważ pułkownikiem niemieckim, który się tam znajdował, był człowiek również o nazwisku Heidel i kiedy dowiedział się, że osadzeni mają takie same nazwisko, jak on, przyszedł do braci i się zapytał, czy pochodzą z tej samej rodziny, z której one. Okazało się, że tak, że owszem. I zaproponował, że jeśli podpiszą dokumenty, że no, są Volksliste, no to wtedy będą mogli wyjść z tego więzienia, na co Adam odpowiedział mu, że nie może tego zrobić, ponieważ nic go nie łączy z narodem niemieckim, co tam w tych okolicznościach było jednoznaczne z wywózką do obozu, co później też spotkało obu braci. Trafili oni do obozu w Auschwitz. Adam z numerem obozowym 10564, a brat Wojciech 10568. Tutaj jest to zdjęcie Adama Heidla po opuszczeniu obozu Sachsenhausen. Może ostrość nie jest najlepsza, ale w porównaniu do zdjęć wcześniejszych lat widać, że no, nie jest to już ten sam człowiek. Chudszy, smutniejsze oczy. Co ciekawe, w obozie jednym z ostatnich, jeśli nie ostatnim rozmówcą Adama Heidla był Władysław Bartoszewski, który tak wspomina ostatnie chwile, które spędził z Adamem Heidlem. Pamiętam, jak 14 marca 1941 roku w obozowej izbie chorych siedziałem na łóżku ciężko chorego profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego Adama Heidla, wielkiego ekonomisty i historyka kultury. I słuchałem, jak mówi z pamięci wiersze Norwida. I w tym momencie przyszli SS-mani. Zabrali go, ledwo zdążyłem odskoczyć. Po kilku godzinach zginął razem z innymi od sali plutonu egzekucyjnego żwirowni koło drutów, tuż za terenem obozu Auschwitz. Dla młodego człowieka śmierć tak zasłużonego profesora w tak spektakularnej formie była wtedy wielkim wstrząsem. Bartoszewski w kilku swoich książkach odwołuje się do tego zdarzenia. Mówi o tym, że kiedy przebywał w obozie w Auschwitz, często zdarzało mu się rozmawiać z profesorem Heidlem o kulturze, o bieżących zagadnieniach społecznych, gospodarczych. Co ciekawe, brat Adama Wojciech podobno również zginął tego samego dnia, 14 marca. Nie został jednak ostrzelany, ale zginął w wyniku zakażenia chorobą zakaźną. Rodzina profesora jeszcze długo wierzyła w to, że profesor Heidel żyje po jego śmierci. Pojawiali się u żony profesora różni ludzie, którzy obiecywali, że są w stanie go wyciągnąć z obozu i brali za to pieniądze, kosztowności. Dopiero Władysław Bartoszewski po opuszczeniu obozu dotarł do rodziny i przekazał tą smutną informację, że profesor Heidel nie żyje. Z rozmów z panią Barbarą wiem też, że po wojnie ze względu na nazwisko nie było wcale łatwo i córkom, i żonie profesora, ponieważ nie mogły, miały one problemy, żeby dostać się na uniwersytet, żeby iść na studia. Nie miały lokum, musiały mieszkać z mamą Adama Heidla. Tak podsumował życie swojego kolegi, wspomniany już Ferdynand Zweig. Życie miał bujne i wszechstronne. To nie był tylko naukowiec. Żył pełnym życiem.
Jeśli chodzi o ekonomię, Adam Heidel jest często w literaturze przedstawiany jako przedstawiciel szkoły krakowskiej. I tak naprawdę czym jest ta szkoła krakowska? W okresie międzywojennym w Krakowie utworzyło się towarzystwo ekonomiczne, w ramach którego odbywały się regularne spotkania i debaty ekonomiczne. I w przeciwieństwie do innych ośrodków w Polsce, większość ludzi biorących udział w tych spotkaniach miało poglądy mocno liberalne. Wśród najważniejszych przedstawicieli szkoły krakowskiej zazwyczaj wymienia się Adama Krzyżanowskiego, Ferdynanda Zweiga i właśnie Adama Heidla. Moim zdaniem szkoła krakowska było to zjawisko historyczne w tym sensie, że to, co ją konstytuowało, to były właśnie wspólne poglądy oraz ten moment w historii, że ci ludzie się spotkali. Natomiast trudno mówić w tym wypadku o jakimś wspólnym mianowniku metodologicznym, o jakichś wspólnych metodach badawczych stosowanych przez tych naukowców. Adam Krzyżanowski dużo bardziej był zainteresowany ekonomią. O tyle, o ile była mu potrzebna do polityki gospodarczej. Przepraszam. Ferdynand Zweig natomiast był bardziej zainteresowany socjologią razem z ekonomią. Zresztą właściwie przed wojną wyjechał on jeszcze w 1939 roku, zdaje się, do Wielkiej Brytanii, gdzie kontynuował pracę nad socjologią pracy pracowników w zakładach. I w tym sensie myślę, że ta szkoła krakowska właśnie w odróżnieniu, tak kiedy mówimy o innych szkołach teoretycznych w ekonomii, to właśnie to, co je łączy, to jest to, że mamy jakąś klasę mistrz uczeń, jest jakaś ciągłość myśli. Natomiast tutaj tej ciągłości nie było. Możliwe, że przez to, że wybuchła wojna i nawet ci uczniowie, którzy potencjalnie mogli rozwijać dalej tą myśl, którzy byli na przykład studentami czy Krzyżanowskiego, czy Heidla, no ze względu na to, że dominowała myśl socjalistyczna w ekonomii, nie mogli rozwijać tych teorii, więc no, nie było żadnego następstwa pokoleń tak naprawdę w tym wypadku. Jest też kilka wątków, które łączą Adama Heidla ze szkołą austriacką. Jednym z nich jest na pewno to, że Adam Heidel znał ekonomistów austriackich osobiście, choćby na przykład z tego pobytu w Wiedniu. Często w jego pracach można znaleźć fragmenty, które wskazują na to właśnie, że znał ich osobiście, nie tylko z publikacji. Na przykład w artykule Co to jest inflacja i deflacja z 1934 roku pisze: miałem sposobność rozmawiać na ten temat z Józefem Schumpeterem, który niezupełnie zgadzał się z moim sceptycyzmem na ten temat. Schumpeter starał się mnie przekonać, że możemy mówić o ogólnym poziomie cen jako o czymś realnym, czymś, co wykracza poza przeciętną statystyczną. Więc jest trochę materiałów, które wskazują na to, że Heidel ich znał. A drugim wątkiem, który łączy go ze szkołą austriacką, jest to, że jego sposób patrzenia na ekonomię był bardzo zbliżony do tego, co pisał Mises czy Hayek. Akceptował on, moim zdaniem, najważniejsze wątki teoretyczne, które pojawiają się u Austriaków i w podobny sposób interpretował rzeczywistość gospodarczą. Co więcej, no, popularyzował on w Polsce w tamtym czasie pracę czy poglądy Misesa, tłumacząc jego teksty, recenzując je, za co czasem obrywało mu się. Ponieważ jeden na przykład profesor z Krakowa napisał w swoim artykule, że jeśli Adam Heidel bierze na poważnie to, co pisze Mises o roli państwa w gospodarce, to znaczy, że no, nie można go brać poważnie. Na co Adam Heidel mu odpisał, że jeśli łacinik zabiera się do analizowania ekonomii i na podstawie tego chce zrywać ze mną relacje, bo byli to jeszcze przyjaciele z wojska, to cóż ci mogę odpowiedzieć? I puentą było tak, tak, drugi Kalił. Co ciekawe, Heidel nigdy nie odwołuje się w swoich pracach, z tego co mi wiadomo, do Karla Mengera, który był starszy od Bombawejka. Nie pojawiają się one w ogóle, przypisy do jego prac w tekstach Heidla. Natomiast pozostałych ekonomistów austriackich tak.
Mówiłem już o tym, że odwoływał się do Bombawelka, do Misesa, do Hayeka. Też widać, kiedy czyta się jego pracę, rozwój jego myśli, ponieważ w jednym z wczesnych artykułów z lat 30. pisze o pomyśle Hayeka, który sugerował, żeby nie stabilizować ilości pieniądza w gospodarce, tylko żeby po prostu ona była stała, czy podlegała takim fluktuacjom, które zależą od wydobycia złota. I możemy mieć wtedy do czynienia z deflacyjnym wzrostem gospodarczym. I początkowo Hegel niechętnie się do tego odnosił, a w późniejszych pracach widać, że coraz cieplej i z większą sympatią się tym pomysłom przyglądał i do nich się odnosił. Jeśli chodzi o publikacje Adama Hegla, to w większości nie tworzył on jakichś długich dzieł. Najdłuższą książką, jaką napisał, była to książka o Jacku Malczewskim. Teksty ekonomiczne to były zazwyczaj artykuły kilkunastu, kilkudziesięciu stronnicowe. Publikował on nie tylko teksty ekonomiczne. Pisał on również o kulturze, sztuce, interpretował bieżące wydarzenia gospodarcze. I najważniejszymi czasopismami, których się ukazywały jego publikacje, były Czas, czasopismo prawnicze, ekonomiczne, później przemianowane na czasopismo prawnicze, ekonomiczne i socjologiczne, było wydawane w Krakowie, Przegląd współczesny i Prąd. Jeśli chodzi o artykuły teoretyczne z zakresu ekonomii, to publikował w Ekonomiście, jest to czasopismo, które ukazuje się do dzisiaj, Studiach ekonomicznych i wspomniany już artykuł Zeitschrift für Nationalökonomie, o którym mówiłem, który pojawił się po jego pobycie w Wiedniu. Natomiast jeśli chodzi o kulturę i sztukę, no najczęściej pojawiające się tytuły, w których się ukazywały jego prace, to Głos Narodu, Obrona Kultury. Jeśli chodzi o historię studiów ekonomicznych, bo jest to też ciekawy wątek, to jest tytuł, który został, jak już wspominałem, założony właśnie przez Hegla. Ukazywał on się do końca wojny, potem po wojnie, po kilku latach został wznowiony i przez kilkanaście lat ukazywał się jako czasopismo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i od, zdaje się, 2003 roku został znowu uruchomiony i do dzisiaj można i publikować, i czytać teksty, które się tam pojawiają. Oprócz ekonomii, Adam Hegel miał jeszcze wiele innych talentów, o których może rzadziej się mówi, ale myślę, że dobrze też one oddają jego osobowość. Napisał on książkę biograficzną o Jacku Malczewskim, z którym był, co ciekawe, spokrewniony. W którymś tomie jest zdjęcie, w którym Adam Hegel siedzi na ganku razem z Jackiem Malczewskim. Byli oni jako kolegaceni, to byli chyba kuzyni. Są też teksty, w których Hegel wspomina swoje relacje z Malczewskim. Podobno jest to jedna z lepszych publikacji, jaka ukazała się w ogóle na temat Jacka Malczewskiego. Plany Instytutu były ambitne, żeby wydać to jako trzeci tom. Nie wiem, czy to się uda, ponieważ jest wiele problemów organizacyjnych z uzyskaniem reprintów wszystkich dzieł, które są w oryginale. Zainteresowanie Hegla sztuką też miało kilka wątków, ponieważ malował on i rysował. Ten pierwszy slajd, który się pojawił, może nie był najlepszej jakości, ale był to autoportret jego pędzla. Przytaczane są często anegdoty o tym, że Adam Hegel, kiedy siedział na wykładzie, miał w zwyczaju rysować ołówkiem karykatury prowadzącego, które w bardzo cenny sposób oddawały sposób bycia osoby, która prezentowała. Zachowało się trochę jego właśnie karykatur. Trudno powiedzieć, kto to jest, ale być może Malczewski, bo właściwie z profilu mógłby to być on. I kolejną wielką namiętnością Hegla były konie. Jeździł on konno, brał udział w wyścigach.
Jego brat Wojciech, mając go w brzuchu, hodował konie, które podobno niektóre startowały w wyścigach na Służewcu. Jak mówiła mi jego córka, w zwyczaju miał po zakończeniu roku akademickiego wsiadać na koń i spędzać kilka dni, kilka tygodni w siodle, odwiedzając znajomych dookoła Krakowa. Są zdjęcia, których tutaj nie mam, na których jest Adam Heidel w ujęciu, jak przeskakuje w pędzie przez przeszkody, albo jak bierze udział w polowaniu. Oprócz tego grał on na pianinie. Prawdziwy cud człowiek renesansu. Z takich ciekawostek jest to list Oskara Langego, który również edukował się w Krakowie. Jest wiele materiałów, które wskazują na to, że Adam Heidel, pomimo różnic w poglądach, ponieważ Lange od początku, chyba od kiedy zaczął edukację, miał poglądy mocno różniące się od Heidla i w teorii ekonomii, i w polityce gospodarczej, Heidel bronił go na posiedzeniach wydziałowych, doceniając jego potencjał intelektualny. Co więcej, podobno dzięki wsparciu i listu polecenia Heidla, Lange wyjechał na stypendium do Stanów Zjednoczonych, ufundowane przez Fundację Rockefellera, z której wcześniej z tego stypendium skorzystał Heidel, co myślę miało niebanalny wpływ na przebieg jego kariery akademickiej, ponieważ wcześniej mógł on właściwie tylko w Polsce propagować swój koncept gospodarki socjalistycznej. Jest to list, w którym profesor Heidel jest wspomniany, nie jest adresowany bezpośrednio do Adama Heidla, ale tutaj jest doktor Heidel wspomniany jako osoba, do której miały trafić książki pożyczane przez Langego. Córka profesora wspominała, że gdzieś miała jeszcze list od ojca Langego, który no, gdzieś zagubiła, którym dziękuje on właśnie za wsparcie Heidla. Jeśli chodzi o Fundację Rockefellera, to trafiłem gdzieś na informację, że stypendium, na którym był w Stanach Heidel, było możliwe dzięki wsparciu czy polecenia Ludwika von Misesa. Więc jest to jeszcze jeden wątek, który łączy go z Austriakami. I myślę, że to wszystko z mojej strony. Dziękuję bardzo za uwagę. Więcej zdjęć. Czekam na pytania. Ja mam pytanie. Wspomniał pan na początku, że dotarł pan do rodzinnego archiwum rodziny Heidlów. Czy nie znajdą się tam może jakieś dzienniki, pamiętniki Adama Heidla, które opisują na przykład początki powstawania, kreowania się krakowskiej szkoły ekonomicznej? To, do czego dotarłem, no tak jak mówiłem, jest to na pewno w mocnym sensie, nie jest to całość schedy jego, ponieważ duża część została mieszkania w Krakowie. Nic tam takiego nie było. Z tego wczesnego okresu zachował się rękopis, który jest w ramach dzieł zebranych, wydany, natomiast z tego co czytałem, mało się odnosił do tego, co się działo w Krakowie, do tych spotkań ekonomicznych. Do czego dotarłem, to są zdjęcia na przykład z archiwum rodzinnego, trochę wspomnień pani Barbary. Co nie ukrywam, też było fajną sytuacją to, że no, ja na początku poznałem panią Barbarę, córkę profesora, no i ona tak trochę nieufnie podchodziła, bo to już jest leciwa kobieta i jeszcze jakiś młodziak przychodzi i zawracać głowę. Nie pierwszy zresztą na temat jej ojca, ponieważ mówiła, że pojawiali się różni ludzie, już pożyczają mi materiały, często ich nie zwracali, a dla niej jest to wartość sentymentalna i dzięki temu, że udało mi się też nawiązać relacje z córką pani Barbary, czy z wnuczką profesora Heidla, myślę, jakoś tak się złożyło, że kiedy ja byłem na wakacjach w Zakopanem i córka wtedy też była u swojej mamy, udało mi się spotkać. I wywiązało się bardzo fajne, takie ciepłe spotkanie i też potem miałem kontakt z panią Barbarą i dużo radości miała z tego, że te dzieła się ukazały, bo ona, tak jak się z nią rozmawiałem, miałem poczucie właśnie takie, że no, ta postać jej ojca, zapomniana przez historię, i nagle, kiedy ona już ma ponad 80 lat, ukazuje się dzieło zebrane, tak, jej ojca jeszcze tak fajnie wydane.
Więc, ale wracając do pytania, to no, na nic takiego nie trafiłem. A z tych, co zabrali? Jacyś jej poprzedni tam... No nie wspominała nazwisk, ale to raczej chyba też nie było to. Jest jeszcze trochę materiałów, które nie zostało opublikowane. Szymon Chłopczalski, który prowadził też projekt dzieł zebranych rok temu, był w Stanach Zjednoczonych i dotarł do archiwum Fundacji Rockefellera. I tam mówi, że jest jeszcze całkiem sporo fajnych materiałów, które... Ponieważ Heidel otrzymywał grant z fundacji, no, pisał regularnie sprawozdania z tego, jak przebiega jego czas. I podobnie potem, jak studia ekonomiczne były wydawane ze środków Fundacji Rockefellera. Więc nie znam jeszcze tych materiałów, ale jest tam trochę rzeczy, które potwierdzają znajomość Heidla właśnie z ekonomistami zachodnimi. No, moim zdaniem jest to jeden z wybitniejszych teoretyków ekonomii okresu międzywojennego. Bez względu na to, czy patrzymy przez pryzmat jego poglądów liberalnych, czy nie. On nie tylko czytał i interpretował najważniejsze prace ekonomiczne tamtego okresu, on sam tworzył i w kreatywny sposób potrafił je interpretować i rozbudowywać. Tak? Jaki był odbiór jego prac w Polsce? Znaczy, on publikował też czasopisma i tak dalej. Czy spotykał się z dobrym przyjęciem, miał swoich czytelników? Bo tak wiem, że z władz to było przychylne traktowanie jego poglądów, ale czy powiedzmy potrafił szerzyć te poglądy? Myślę, że tak, no, ze względu na język, jakim pisał. Któryś z jego kolegów wspominał, że to była praca chyba wydana po wojnie, że mam głębokie przekonanie, że dzieła Adama Heidla przejdą do spuścizny polskiej literatury ekonomicznej jako wzór takiego soczystego języka, który z emocją potrafi często zawikłane kwestie teoretyczne opisywać. No nie stało się tak, ale jeszcze nic straconego. Natomiast odbiór, no często spotykał się z polemikami artykułów, które wypuszczał. Na przykład w Ekonomiście odbyła się polemika pomiędzy nim a profesorem Taylorem, czy on sam w artykule, o którym już się mówiłem, co to jest inflacja i deflacja, odwoływał się do artykułu Krzyżanowskiego, w którym próbował on, Libickiego, też ekonomista z Krakowa z okresu międzywojennego, w którym próbował on zdefiniować pojęcie inflacji i deflacji. I no, tak mniej więcej wyglądało wtedy, mi się wydaje, klimat intelektualny, że w tych czasopismach, których nie było tak wiele w Polsce z ekonomii, jeden artykuł potem powodował odpowiedzi z różnych stron i tak ten dyskurs się toczył naukowy. Natomiast trudno mi powiedzieć, jaki był odbiór wśród czytelników na przykład prasy codziennej. Na pewno było to dość radykalne stanowisko w porównaniu do innych prezentowanych przez innych ekonomistów i w ogóle interpretatorów życia gospodarczego. Myślę, że Adam Heidel w międzywojniu był jednym z najbardziej radykalnych komentatorów ze względu właśnie na tą taką mocno liberalną pozycję, którą zajmował. W moim mniemaniu ten liberalizm jego wynikał właśnie z takiej dużej wiedzy teoretycznej z ekonomii. On nie zajmował się polityką gospodarczą wprost, często interpretował jakieś fakty, które się działy. Natomiast przyczyna i skutek szła właśnie moim zdaniem w tym kierunku, że to, co on uważał na temat polityki gospodarczej, wynikało z tego, jak on rozumiał ekonomię i jakie działania spowodują, jakie, na przykład, że interwencjonizm nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ powoduje on większe spustoszenie w gospodarce niż pozostawienie wolności wyboru uczestnikom rynku. A w jaki sposób ten jego liberalizm gospodarczy oznaczał się na działalności na przykład Narodowej Demokracji, w której on działał? W jaki sposób te jego poglądy, czy też przysiąkały też trochę na te środowiska narodowe? Z wątków życia Adama Heidla i środowiska narodowego jest kilka faktów, które znam, natomiast o których zaraz powiem. Natomiast trudno mi się odnieść wprost, ponieważ no,
tego co wiem, no to nie było żadnego takiego przełożenia wprost. Był on opiekunem młodzieży wszechpolskiej w 1931 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim. Podobno znał też Romana Dmowskiego, który bywał u niego w domu i to chyba był znajomy ojca Heidla. Też w dziełach zebranych jest tekst na temat po śmierci Romana Dmowskiego, napisany przez Heidla. Jednak no, w jego pracach on nie, do polityki czasem się odwołuje, ale widać, że raczej stroni od tego tematu. Jeśli już, to bardziej o polityce gospodarczej pisze. Więc no, nie potrafię tutaj wskazać jakiegoś wprost takiego przełożenia, że miał on wpływ na przykład na Dmowskiego, na jego politykę. A w ogóle nie zamierzał się zabrać do jakiegoś napisania jakiegoś większego dzieła ekonomicznego, bo Krzyżanowski próbował wydawać, nie skończył, ale próbował. Rybarski to już w ogóle jedno za drugim to drukował. Taylorowi też się kilka zdarzyło, a jeżeli chodzi o Heidla, to w zasadzie tylko artykuły. Dokładnie tak. Znaczy, myślę, że po prostu taka forma mu leżała bardziej. Wypowiedzi, że długie książki, no najdłuższe to jest chyba właśnie ta rozprawa habilitacyjna, która ma 80 stron. Nie wiem, no być może jeśli by po wojnie na przykład wrócił do zawodu, może by napisał jakąś rozprawę. Trzeba pamiętać, że on zginął w wieku 40 kilku lat, czyli to jest okres, kiedy no, naukowiec często zaczyna rozkwitać te idee, które rozbudowuje, no, często jest tak, że w wieku 40 lat one dopiero zaczynają owocować i no, może by się tak zdarzyło, natomiast no tak jak mówię, no, to co pozostało, no to najdłuższe jest książka Jacku Malczyński, prawda? Ale też widać po objętości dzieł zebranych, że to wcale nie oznacza, że on pisał mało, wręcz przeciwnie, on pisał bardzo dużo, tylko że właśnie w krótszych formach. Znaczy ktoś się Jest podobno gdzieś w jednej bibliografii Hayeka, ale jest pisany w bibliografii, a nie ma przypisu, nie pamiętam w której pracy. Natomiast z polskich ekonomistów, no właśnie w tych artykułach ekonomicznych, no, bardziej na zasadzie polemiki niż robienia przypisów. W okresie powojennym, no, próbowano stworzyć historię szkoły krakowskiej i w latach 70. i 80. zaczęły się pojawiać prace na ten temat i tam się pojawia nazwisko Heidla właśnie razem z Krzyżanowskim i Zweigiem najczęściej. Jednak Heidlowi najmniej uwagi jest zazwyczaj poświęcane. Ale no, monografii się nie doczekał do dnia dzisiejszego. W ostatnim czasie trochę widać wzrost zainteresowania, bym powiedział, bo kiedy, tak patrząc historycznie, no to w latach 80. ukazał się wybór chyba kilku jego tekstów jako etatys po polsku wydany. Ośrodek Myśli Politycznej niedawno też wydał chyba 300-stronnicowe wybrane dzieła Adama Heidla. Na stronie MSSPL jakiś czas temu praca magisterska pojawiła się również, która analizuje poglądy Heidla bardziej właśnie z perspektywy nie ekonomicznej, ale z tego co pamiętam, bardziej polityka gospodarcza chyba jest tam w centrum zainteresowania. Natomiast co mnie cieszy, jeśli ktoś dzisiaj chciałby zacząć się interesować Heidlem naukowo, to nie musi już spędzać godzin na szukaniu w ogóle źródeł, prawda? Tylko może wziąć i znaleźć się w jednym miejscu. A tutaj było wspomniane o Krzyżanowskim jako mentorze, tak? Tak. Heidla, znaczy jaki wpływ realny miał Krzyżanowski na Heidla? No, to bardziej są moje domysły niż coś, co wprost wynika z tekstu. Bardziej znalazłem jeden artykuł człowieka, który studiował razem z Heidlem i on pisze w ten sposób, że no, jego zdaniem to był, znaczy nie pamiętam teraz nazwiska, mówi, że Heidel był zdolniejszym teoretykiem od Krzyżanowskiego, ale cenił go jako mistrza, ponieważ no, trafił on od początku swojej edukacji na Uniwersytecie Jagiellońskim do Krzyżanowskiego. Na pewno ten wspierał go w jego karierze naukowej. Natomiast jeśli chodzi o teorię ekonomii, no to myślę, że
na bardzo podstawowym poziomie się zgadzali właśnie, jeśli chodzi o kierunki polityki gospodarczej, natomiast jeśli chodzi o kwestie teoretyczne, metodologiczne, to mniej. Jest dość fajna książka Dariusza Grzybka na temat Adama Krzyżanowskiego i z tego co pamiętam, on pisze właśnie o Adamie Krzyżanowskim w taki sposób, że on teoria ekonomii interesowała go o tyle, o ile miała przełożenie na jakieś praktyczne zalecenia gospodarcze. I myślę, że u Wahida było odwrotnie, że on dużo bardziej chciał iść w stronę teorii ekonomii, a to, co wynikało z teorii, potem przekładał na jakieś komentarze gospodarcze. Czyli uczeń przed mistrza. No, myślę, że no jest to śmiałe stwierdzenie, ale myślę, że po prostu oni trochę czego innego szukali. Gdzieś, o ile dobrze pamiętam, była przytoczona nawet bardzo wypowiedź, taka dosyć bardzo ostra o Hejla Krzyżanowskim, że fantastyczny ekonomista, ale marny teoretyk. Tak. Jakiś odmowy. No. Myślę, że jest to dobre stwierdzenie tego, co Hejdel myśla na temat Krzyżanowskiego. Ja mam jeszcze jedno pytanie. To drugi był taki fajnie otwarty, właściwie było zaznaczenie na krytyce Hejdla odnośnie studentów. Tak. No to jest taki artykuł, gdzie właśnie Hejden narzeka na poziom studentów, którzy trafiają na zajęcia, że nie potrafią najprostszych działań matematycznych wykonać, a na uniwersytet trafiają na zajęcia z ekonomii. I właśnie, może wracając do tytułu wystąpienia, ponieważ przed pojawiły się wątpliwości, skąd w tytule postęp, w jakim sensie Adam Hejdel jest obrońcą postępu. I on moim mniemaniu jest obrońcą postępu, ponieważ w okresie powojennym, kiedy się czyta jego dzieła, jego teksty, to jest takie poczucie, że on ma takie potrzebę zmiany tej polskiej rzeczywistości, która jest po rozbiorach, że jest potrzeba postępu cywilizacyjnego, rozwoju produkcji, umożliwienia właśnie uwolnienia tej siły, która drzemie w narodzie, w przedsiębiorcach, a nie tłumienia tego obciążeniami podatkowymi na przykład, czy cłami. I w tym sensie był on obrońcą postępu. Czy Hejdel wypowiada się też w takim razie odnośnie planów gospodarczych WGP typu co? Tak, jest tu tekst, który krytykuje właśnie pomysł COP-u, wskazując, że no, alternatywne zastosowania tych środków, jest to projekt z rozmachem, ale są to środki odbierane ludziom, którzy mogliby dobrowolnie je przeznaczyć na inne cele. Jaka była recepcja zaleceń Hejdla co do polityki gospodarczej? Czy jego idee trafiały jakoś na podatny grunt, czy miały jakiś wpływ na politykę gospodarczą, czy niespecjalnie? Nic mi nie wiadomo na ten temat, szczerze mówiąc. Myślę, że te zalecenia były bardziej interpretowane przez ekonomistów niż przez polityków, ponieważ, no, tak jak mówiłem, no, jego stanowisko było tak silnie oderwane od tego, co w tamtym czasie było przyjęte za standard myślenia gospodarczego, że raczej był marginalizowany. Ale pomimo tego myślę, że on przez swoją osobowość zaskarbiał sympatię i przyjaźń ludzi. Pomimo, że miał skrajne poglądy i na przykład ktoś się mógł z nim nie zgadzać z tym, co on pisze. Niemniej, jak zazwyczaj ktoś o nim pisze, to pisze, że to była osoba, wobec której nie było można przejść obojętnie, że on człowiekiem, który wzbudzał emocje, ludzie go szanowali, lubili. Czy oprócz tego, że pisał artykuły jakieś takie bardziej takie polemiczne, czy dotyczące jakichś takich drobnych kwestii, ma jakieś artykuły, które są jakoś coś wniosły do rozwoju myśli ekonomii austriackiej? Czy to bardziej popularyzator niż taki teoretyk, który coś... Znaczy, myślę, że jakby chcieć tak bardzo szczegółowo się przyjrzeć, to nie wiem, czy byłby to mocny wkład, ale na przykład, kiedy on opisuje teorię dochodu społecznego, czy to pojęcie produktywności, myślę, że w jakimś sensie nie jest to kopiowanie czegoś, co było. Jest to najczęściej w jego przypadku jakaś synteza, którą czerpie z historii myśli ekonomicznej, rzucając nowe światło.
ale nie potrafiłbym wskazać jakiegoś na przykład obszaru, że on tutaj wprowadził nową teorię cyklu koniunkturalnego, czy teorii pieniądza. Myślę, że nie było. Bardziej to było no, popularyzowanie czy analizowanie teorii, które już były mu znane. Spośród zagadnień, którymi się zajmował, czy jest jakieś jedno albo kilka twoich ulubionych? No ja lubię ten jego tekst o metodologii bardzo, ponieważ on też fajnie pokazuje, że ten z jednej strony ta ekonomia 100 lat temu była całkiem inna, co innego było ważne, a z drugiej pokazuje, że te kwestie związane z przyczynowością i funkcjonalizmem w ekonomii, które, no, o których dzisiaj też się dyskutuje, one cały czas wracają w jakimś sensie, że to są no, trochę dwie różne drogi uprawiania ekonomii. I w momencie, kiedy on pisał tą pracę, perspektywa była trochę inna. Głównie właśnie przyczynowość była związana z metodą w ekonomii. Tak jak wspomniałem, bardziej, nawet jeśli prace Ricardo czy Mila, one są też no, bardzo teoretyczne i też tam pojawia się algebra, ale na bardzo takim poziomie elementarnym bym powiedział, że to jest no, jakaś tradycja, z której ekonomia szła. I potem właśnie wraz z rozwojem narzędzi matematycznych poszła bardziej w tym kierunku. Przez wpływ ze szkoły właśnie z Lozanno, tak tam Pareto, który był zwolennikiem właśnie funkcjonalizmu na przykład w ekonomii, czy potem lata 30. to jest też mocny rozwój ekonometrii, właściwie pozostania tej dyscypliny. Więc to jest też fajne, że można czytać to nie z perspektywy co się działo 70 lat temu, ale zobaczyć jak w momencie, kiedy te prądy intelektualne były ciągle żywe i to się tak naprawdę decydowało. Natomiast takich tematów teoretycznych, no pisze on też o cyklu koniunkturalnym w jednym z tekstów z 30 roku, gdzie moim zdaniem no, jest to dość podobne ujęcie do tego, co Austriacy prezentują, właśnie wskazuje na rozwój bazy monetarnej jako przyczynę cyklu na kredyt, prawda? Jak dobrze zrozumiałem, to Hegel nie zostawił żadnych wspomnień z tego seminarium w Wiedniu, tak? Tylko protokół, że brał udział. Nic nie opisywał głębiej. Żadnych wrażeń ze spotkania z Gniezdem nie było. Nie. Myślę, że to może być dlatego, że to było formalne sprawozdanie i to bo może uznał za niestosowne opisywanie, jakie emocje towarzyszyły. I no, też nie trafiłem na żadne informacje, które by wspominały na przykład u innych ekonomistów austriackich spotkanie z Hegelem. W ogóle Hegel też trafił do Wiednia, ponieważ w tamtym czasie na Uniwersytecie w Wiedniu doktoryzował się albo już pracował, czy miał doktorat ekonomista polskiego pochodzenia, którego nie pamiętam teraz nazwiska, przepraszam, ale właśnie przez znajomość z nim udało mu się dość szybko, bo był tam raptem 10 tygodni, wejść w to środowisko wiedeńskich ekonomistów. Przepraszam, może Rosenstein-Rogan to nie był? Tak. Zachęcam jeszcze. Ja mam jeszcze pytanie o Marca Tomaszewskiego. Znaczy, czy to, że był jego kuzynem, stąd się wiąże zainteresowanie sztuką i rysunkiem, że sam rozwijał na tym? Myślę, że miało to wpływ, ale to chyba było bardziej tak, że on właśnie, na profilu na Facebooku ten rysunek, który się pojawił, jak Hegel z Hegelkiem szli sobie z rondelkiem, z tym napisem, no to jest na przykład coś, co powstało w czasie, kiedy był on w Moskwie, czyli chyba w 1917 powiedzmy roku, a to wpływ Malczewskiego to jest późniejszy okres powrotu do Polski, więc ja bardziej bym to wiązał z tym, że on miał takie, przejawiał talenty już wcześniej w tym kierunku, a jak też sam pisze w tekście na temat Malczewskiego, no to jeszcze bardziej trochę pogłębiło jego zainteresowanie malarstwem czy w ogóle sztuką. On mieszkając w Krakowie i studiując,
Pisze, że on regularnie odwiedzał właśnie Malczewskiego, który w tamtym czasie mieszkał w Krakowie i że to było jakimś rytuałem regularnym, że bywał u niego, rozmawiali, spacerowali, pili herbatę, więc myślę, że to też miało wpływ na jego postrzeganie sztuki. Paradoksalnie to wygląda, jak ekonomista i inne dzieło było opublikowane, to jest biografia Malczewskiego, tak? Tak. No to na pewno też przez to, że miał związki rodzinne, miał jakiś dostęp do ciekawszych materiałów. Zresztą ta książka Jacek Malczewski, ona była wznawiana po wojnie chyba w 90-tych latach, albo z 10 lat temu przez Muzeum Jacka Malczewskiego. W niskim nakładzie się rozeszła. Nie widziałem jej, ale słyszałem, że właśnie no, kluczową kwestią jest jakość reprintów obrazu, bo tam chyba w tym wydawnictwie nie była tak dobra jak w tej pierwotnej wersji. Tak, no też pisał on o eksperymentach socjalistycznych w Rosji, bo znał to. Był tam w tym czasie i pisał wprost o tym, że właśnie z jednej strony pomysł socjalistyczny jest taki, żeby porzucić całkiem kapitalizm jako system gospodarowania, a z drugiej strony jednak i tak trzeba się posługiwać pieniądzem i stopą procentową, więc jaki to jest odejście od kapitalizmu, prawda, kiedy i tak te ceny są używane. To by też mieć wpływ na jego poglądy, skoro widział rewolucję bolszewicką na własne oczy. Tak, też tak myślę, że... no nie wiem jak postrzegał wcześniej gospodarkę czy miał taki okres w życiu, że bliższe mu były ideały socjalistyczne. Natomiast no, przypuszczam, że pobyt w Rosji w tamtym czasie mógł go rzeczywiście przekonać, że to nie jest najlepsza droga do sukcesu gospodarczego. A tutaj była też kwestia, że najpierw odrzucono państwo od katedry, tak? A potem wrócili i od razu go awansowali. Z czym było to związane? No myślę, nie wiem, no... Trudno mi powiedzieć, no został odsunięty w roku 33, a przywrócony w 37. Jednocześnie otrzymując właśnie stanowisko profesora zwyczajnego. No, trudno mi powiedzieć, może racjonalizacją było właśnie, nie wiem, no... Trudno powiedzieć, czy to w jakimś sensie miało być zadośćuczynienie, no nie wiem nic na ten temat więcej. Nie zależało od jakiejś zmiany władzy, ktoś tam... No pewnie minister się zmienił przez ten czas, prawda? Ale nie wiem, jak to personalnie wyglądało, czy to była jakaś akcja, która dotyczyła nie tylko hejt dla innych naukowców, tego nie wiem. Dobra, to z mojej strony bardzo dziękuję wam za uwagę. Jeszcze raz.